Dzień dobry, serdecznie witam. Kolejna osoba zamyka swoją działalność gospodarczą. Tu mamy przykład youtubera Wawę PC, który od 10 lat prowadzi firmę zatrudniającą ludzi, niemałą firmę, która montuje, serwisuje komputery. Niestety koszty go pożarły i musiał zamknąć, ale to nie jest jedyny przykład złego działania się. Mam przykład faktury za energię elektryczną, taryfa C11, czyli taryfa dla firm z fotowoltaiką. I zobaczcie proszę tą pozycję. Energia czynna całodobowa, mówimy o terminie od 1 stycznia 2023 do 30 kwietnia 2023. Zużycie energii bardzo małe, bo tylko 204 kWh, ale to zużycie wynika z fotowoltaiki po części, ale cenę zobaczcie. 2 zł 29, prawie 2 zł 30 groszy za 1 kWh energii elektrycznej. Do tego dochodzą opłaty za dystrybucję. Mamy tutaj te 204 kWh, 38 groszy, 2 grosze i tak dalej. I za tak małe zużycie, bo 204 kWh, wiecie ile to jest? To jest mniej więcej zużycie kawalerki miesięczne. Opłata wyniosła 1341 zł. Jak żyć? Ktoś pyta. Jak żyć? Ten już nie pyta, bo zamknął działalność gospodarczą, ale jak żyć? 12 maja 2023, godzina 20:28. Wyniki PGE, czyli tej instytucji, która nam sprzedaje energię elektryczną, tak drogo, że państwo zrobiło solidarnościową, tam jakąś pomoc solidarnościową, czy tam jak to się nazywa pięknie, ale pomaga nam finansowo, żebyśmy nie popadali z powodu drogiego prądu, który jest drogi, ponieważ jest wszędzie drogo. On jest tak drogi, że mamy 1,72 miliarda zysku w pierwszym kwartale 2023. Zysku netto na czysto. Wszyscy myśleli, że ten zysk będzie tylko 927 milionów. Jest 2 razy większy. Tu mamy cały raport, 3,43 i tak dalej, Ech. No nie będę wam tego tutaj cytował, bo też nie o to chodzi, ale jak widzicie jest ogromny zysk i ten ogromny zysk jest mimo, czy z powodu bardzo drogiego prądu, który powoduje, że jest ciężko funkcjonować w Polsce i wiele firm, wiele restauracji, wiele instytucji ma z tym ogromny problem, żeby przetrwać przy tej drożyźnie. Mamy też szybciutko kolejny fajny artykuł o Orlenie. 2022 rok, 13 luty, cena hurtowa benzyny 5018 zł za metr sześcienny, cena benzyny na stacji 5,28 zł. Ten rok 23, 4 maja, identyczna cena hurtowa, ale na stacji paliw macie ponad złotówkę droższe paliwo. Złoty 27 różnicy na każdym litrze. Przepłacamy. To oczywiście te pieniądze pójdą w zysk, zysk będzie wielki, podzielą się tym zyskiem, pokażą, patrzcie, da się funkcjonować, da się. Tylko my nie możemy kupić paliwa tak naprawdę w Polsce spoza Orlenu. Rafineria Płocka sprzedaje dla wszystkich stacji paliwo w ramach uszczelniania mafii paliwowych i tak dalej. Bardzo mocno ograniczono możliwość sprowadzania paliw do Polski z innych kierunków. Także jesteśmy skazani na tą cenę. Na tą cenę, która jak widzicie, mimo że jest identyczna rok po roku, tutaj złoty 27, czyli 20-30% jest droższe paliwo na stacji paliw. Serdecznie dziękuję za uwagę.